Szanowny Panie Rektorze, Magnificencje, Panie i Panowie Rektorzy, Panie Ambasadorze, Szanowni Państwo. To wielki honor i zaszczyt, że mogę z Państwem dzisiaj uczestniczyć w otwarciu roku akademickiego na Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych, bo gdzie, jak nie tu, warto przywołać taką inicjatywę, którą teraz podejmujemy w Ministerstwie Gospodarki wspólnie ze strefami ekonomicznymi, specjalnymi strefami ekonomicznymi, aby przekształcić te strefy, które stały się 16 lat temu zaczątkiem takich miejsc, gdzie są inwestycje w nowe technologie, nowe rozwiązania, w klastry. Bo w 2020 roku kończy się ten czas obowiązywania przepisów pozwalających na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, a potrzebne jest znalezienie też takiego mechanizmu i możliwości, aby to doświadczenie było i wzmacniane, i rozwijane. I wydaje się, że w tej dziedzinie akurat jeśli chodzi o informatykę, techniki komputerowe, Polska może mieć to też jako taką ważną narodową specjalność. Przed tym spotkaniem rozmawiałem z panem profesorem Witoldem Abramowiczem i rozmawialiśmy też o tej idei klastrów i mówi, no, czy to może być takie rozproszone, bo klasycznie klastry przemysłowe to jest raczej skupienie geograficzne firm o podobnej specjalizacji. Natomiast w przypadku technik informacyjnych, komputerowych, w oczywisty sposób, jeżeli mogą funkcjonować portale społecznościowe obejmujące cały świat, to cóż tam jeden kraj, jeżeli byłby taki klaster informatyczny, czy klaster, który skupiałby się na technikach związanych z przetwarzaniem informacji, z programowaniem, z wykorzystaniem komputerów, bo czego jak czego, ale fantazji to Polakom nie brakuje. I to, co było pewnym przekleństwem w historii, że mieliśmy takie nie zawsze poukładane podejście do struktur, to dzisiaj jest akurat bardzo ważne, bo potrzeba innowacyjności, pomysłów i skutecznego wykorzystywania czasu i momentu, chwili. A kiedyś mogłem się o tym przekonać w czasie rozmowy w Stanach z wiceprezydentem Intela, który pochodzi z Polski, Ryszard Malinowski, on się urodził w Gdańsku i mówi, że Polacy mają taki zdrowy balans, zdrową równowagę między skłonnością do kombinowania i respektem dla struktur. I myślę, że w dzisiejszych czasach możemy to w pełnym zakresie wykorzystać i tu zwracam się do pana rektora, do Senatu, do całej społeczności akademickiej o podjęcie takiej współpracy, aby zaaranżować i przedsiębiorców, strefy ekonomiczne, uczelnie, instytuty badawcze, abyśmy popatrzyli na tą perspektywę najbliższych 10 lat, bo ten rok zaczyna drugą dekadę XXI wieku i potrzebne są takie projekty, które dają perspektywę, tworzą przyszłość, o którą warto zabiegać i troszczyć się. To jest też miejsce, gdzie warto przywołać choćby takie proste spostrzeżenie, które w eseju Raymonda jest bardzo widoczne, magiczny kocioł. Otóż stara ekonomia, no to jest ekonomia oparta o tą starą zasadę, że można albo mieć ciastko, albo zjeść ciastko. A to wszystko, co opiera się o wiedzę, o komunikacji, o wymianę informacji, to jest już nowy świat, bo jeżeli się wymieniamy pomysłami, doświadczeniami, to można by powiedzieć obrazowo, że możemy zjeść ciastko, mieć ciastko, a przy okazji jeszcze upiec nowe. I tutaj w tym zakresie na pewno powinniśmy też stać się takimi liderami w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o swobodną wymianę wiedzy, bo kiedyś przewodniczący Barroso sformułował taki bardzo ciekawy postulat, żeby do czterech tych swobód, swobody wymiany towarów, kapitałów, usług i ludzi, dodać piątą, swobodę wymiany wiedzy. To trochę tak ucichło, ale wydaje się, że warto tą ideę podjąć, bo w tej dziedzinie nie potrzeba tak bardzo ciężkiej infrastruktury, nie potrzeba tak bardzo kapitału, natomiast to, co jest najbardziej potrzebne, to wyobraźnia i pomysłowość.
I tutaj akurat w tej dziedzinie myślę, że na Państwa uczelni Pan Rektor tu podawał wiele praktycznych przykładów implementacji i wdrożeń, bo dzisiaj stajemy wobec już nowych problemów i wyzwań, bo czasami nie jest problemem brak informacji, tylko nadmiar informacji. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że muszę się nauczyć takiego szybkiego sortowania informacji, żeby nie zgubić tego, co ważne, ale równocześnie nie dać się zamulić wielkiej ilości różnych szczegółów, które przychodzą codziennie. I myślę, że w dzisiejszych czasach każdy, nawet osoba, która nie zajmuje się administracją czy zarządzaniem, ale nawet zwyczajnie zagląda do internetu, ma ten problem, gdzie spojrzeć, gdzie poszukać informacji, które są ważne. Na zakończenie chciałbym życzyć Państwu wiele osiągnięć, dużo radości, sukcesów i podkreślić jeszcze jeden aspekt, myślę, warty takiej uwagi, szczególnie dla młodej gwardii. Otóż często się mówi tak, że te nowoczesne rozwiązania, no to trzeba pozbyć się wszystkiego, co stare. Warto przywołać, w tym roku jest rok chopinowski, ten obraz Chopina. Chopin potrafił inspirować się tym, co tradycyjne, muzyką ludową, ale miał taki pomysł, jak to przeobrazić, jak sprawić, żeby był tradycyjnie nowoczesny, żeby szanował, respektował tradycję, ale potrafił z niej wydobyć coś wyjątkowego. I tu, jeżeli popatrzymy, że muzyka Chopina jest na przykład bardzo popularna także w Japonii, to jest to przykład, że w tej muzyce coś jest takiego wyjątkowego, coś widać takiego, co gra w duszy nie tylko tu w Europie polskiej, ale także u osób zupełnie innej kultury, jakby innego świata. I to widać, jak ważne jest, żeby tworzyć rzeczy, które mają osadzenie w nas samych, w naszej tożsamości, w naszej tradycji. I życzę Państwu, aby i uczelnia w tych działaniach, i studenci byli tradycyjnie nowocześni. Dziękuję.